W ogóle potrzeba wsparcia Światowych Dni Młodzieży to niezwykłe dzieło, które rozpoczął Jan Paweł II. Jest wielkim hołdem dla niego udział nas w kontynuacji tego dzieła. Więc myślę, że wielka modlitwa za to dzieło to pierwsza rzecz, ale także oprócz tej modlitwy potrzeba, aby to dzieło nabierało bardzo konkretnego wymiaru i potrzeba także wsparcia finansowego tego dzieła, żeby przygotować to, co jest najbardziej potrzebne, czyli miejsce spotkania, ale także, żeby ten cały sztab, który pracuje nad tym spotkaniem, mógł pracować w tym tempie, które jest potrzebne w tym momencie, czyli cała logistyka, system rejestracyjny, przygotowanie miejsc, przygotowanie wolontariatu, tych wszystkich wydarzeń, które także będą nabierały coraz piękniejszego wymiaru i będą coraz bardziej pomagały nam w przeżywaniu tego, co przed nami. Kraków przede wszystkim od tej strony modlitewnej, jak powiedziałem, formacyjnej przygotowywuje się każdego dnia w Kościele Świętego Wojciecha na Rynku Krakowskim. Jest adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 20 do godziny 22. Tak zwany szpital domowy. Można przyjść, można pomodlić się za Światowe Dni Młodzieży. Jest wiele inicjatyw, które włączają się coraz więcej osób. Mamy program L4, mamy B większe od M, mamy spotkania ze świętymi. To coraz bardziej staje się widoczne, to przygotowanie. Zachęcamy do włączenia się w to przygotowanie na różnego rodzaju spotkaniach. Ostatnio na procesji na Skałkę były niesione symbole Światowych Dni Młodzieży, byli widoczni wolontariusze, więc ta informacja dociera do coraz większej liczby młodych ludzi i mamy nadzieję, że staje się przez to bardziej aktywna i obecna w ich świadomości, że zostało do tego spotkania bardzo niewiele czasu. No, ja mogę powiedzieć, że ja się wychowałem na Światowych Dniach Młodzieży. Moje pierwsze spotkanie było w Częstochowie w 1991 roku. Pierwsze kapłańskie było w 1997 w Paryżu. I całe moje kapłaństwo było zbudowane na Światowych Dniach Młodzieży. I spodziewam się, że ta iskra miłosierdzia, która jest obecna w Krakowie i ta nadzieja, którą papież Jan Paweł II, nasz kochany święty, pokładał w młodych ludziach, na nowo rozpali się w polskiej młodzieży i podejmą to dzieło, które rozpoczął Jan Paweł II, poniosą dalej tą nadzieję o tym, że zbawienie jest w Chrystusie i On każdego człowieka kocha i chce przygarnąć do swojego serca.